Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj jest 29 października, godzina 9 rano. Właśnie ruszamy z Kamilem i z Piotrem nad Zalew Czosztyński. Będziemy łowić potężne ryby, dlatego subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, a my powoli ruszamy. Jakby potężne ryby nie brały, to będziemy sobie gadać o rybach, babach i samolotach. Na pewno będzie się coś ciekawego działo. Ruszamy! Co tak pogoda nam się zepsuła? Jak w ogóle to? Bo sprawdzałeś pogodę. Tak. Fatalnie. No na dziś i na jutro, a w sobotę już troszkę lepiej. Od południa. A, czyli będzie padać non stop. Znaczy jutro. Jutro będzie padać. No dziś już nie łowimy, jutro będzie padać. A pojutrze już powinno być lepiej. Szkoda, że właśnie, że dzisiaj nie łowimy, bo tak się nastawialiśmy, że może jeszcze w czwartek godzinka wieczorkiem jakiegoś będzie łowienia. Ale chyba nie da rady. Nie da rady. W ogóle ile byłeś razy na Czosztynie w tym roku? 70. Nie, no byłem raz tylko w tym roku. Aha, no to... Raz i tam chyba z 7 ryb łowiłem. 2,5 dnia, więc... Nie, tam jest po prostu ładnie. Nie no, zobaczymy. Będzie na pewno fajnie. Dokładnie. Słaby ten wstęp nam wyszedłem dziś. Jakiś taki smutny. Weź coś wymyślić lepszego. Nie, no nie, musimy poprawić wstęp. Kurde, ale zajebiście, idziemy na Czosztyn. Słuchaj, podobno na początku sezonu było tak fajnie, tak to łowili ryb. Co ty o tym sądzisz, jak pogoda? No... Wstęp nagramy po zakończeniu. Tak, wstęp nagramy. Wtedy powiedz, jak tak. Jak już będziemy wiedzieć, co się wydarzy, to nagramy wstęp. Że także niby nie wiemy, co się wydarzy. Będą ryby, to wam coś nagramy. Jak nie będzie ryb, to... Co, ja wam nagram o tym, że nie było ryb. Bo wędkarstwo to nie tylko ryby i ryby. Ile można tych ryb łowić tak naprawdę? A ostatnio nam nie idzie. Ja wiem, nie jest najgorzej. Jakby wszyscy łowili ciągle ryby non-stop, to jaka to byłaby w tym zajawka? Jaka przyjemność, jaka satysfakcja? To by się znudziło momentalnie. Dlatego jedziemy na Zegrze. Czy ja coś przespałem? O, niczego ty nie przespałeś. Sebuś, jak twoja dieta w drodze na Czorsztyn? Bardzo dobrze, wiesz? Stejki trzeba jeść, czyli karapeczki. Czyli mówisz, że dobrze, tak? Ciekawe, w jakiej restauracji jadłeś. No nie klei ci się ten film. Nie, no więc nie, w ogóle nie, słuchajcie, nie, ja nie wiem, w ogóle... Kurde, no. Ja to jeszcze jestem usprawiedliwiony, bo kierowca, ale ty? Sobo, no trzeba tego kapitana chyba otworzyć. Będzie całkiem inaczej. Kapitana rapę? Muszę wracać, zostawiłem żelazko na gazie. Muszę wracać do domu. Sorry chłopaki, weź trzymaj kierownicę, bardzo będziesz jechał. Nara! Słuchajcie, to będzie bardzo nudny vlog, nie oglądajcie go, bo to w ogóle nie ma sensu oglądać. Po co tracić czas? Może posprzątajcie mieszkanie w tym czasie. Ile można przy tym komputerze siedzieć? Przynęty posegregujcie. Żonę tam przytulcie, może. A jaki ty? Co to był za ruch? Rozbawcie teściową, a nie tylko YouTube. Nie, tylko ten Kowalczyk. I ten Walicki. Nie, to nie. Co ma płaskie cycki. A Seba ma cycki takie, wiecie, jamniki takie, były drugie. Wiecie, jak wygląda skarpetka z piaskiem? Nie oglądajcie tego. To się źle zaczyna. To się bardzo źle zaczyna. Bardzo źle. 80 km do celu. 80. Czeka ładna góra. Zacznij. 80 górę. Jest góra. Góra. Jest góra. 80 km to nie porętu. A może na grzyby? Emocje jak na grzybach. Tysiące przejechanych kilometrów. Bezdroża. Wyboje. I tak oto jesteśmy już na miejscu. Coś tam pokazywał? Jakie bezdroża? Kolejny. Jak ja tu dawno nie byłem. Z rok chyba. A i tak nic nie pamiętasz. Kto by spamiętał tyle tych sandaczów? Dzień dobry, Sebastian. Cześć. Cześć. A wy się nie znacie? Znacie się chyba. Nie, może? Z kim? A, znam. A to z kim pijany, jest pijany, to nie pamięta przecież. No, bo ciągle z Kamilem pije przecież kółko. A gdzie jest Kondzio? Śpi pijany. Śpi pijany, no bo co tu można robić? Konradku!
takie, jesteś! Konradku! Jesteś! Konradku! Halo! Siema! Dalej od otwarcia ze szklaneczką wody. Co to takiego? No i no, takie coś dobrego. Chcesz spróbować? Nie, dziękuję. No odkażam się na przywitanie, nie? Nie dzwonisz, nie spraszasz. No nie, no to dzwonię, a ty nie odbierasz. To coś nagrywa. Cały czas jakiś... Słuchaj, ryby trzeba zaraz łowić. Już? Teraz? Nie, tak. To w nocy najlepiej biorą. Z pomostu chcę sobie porzucić. Ale tu nie można w nocy łowić na spinning. Nie wolno, a ja. Z pomostu czy też nie? Z pomostu wolno. A no to... Tak, cześć, witam, cześć Sebastian. No więc widzicie, w czorcie witają chlebem i solą. Cześć Kamil. A gdzie ty tam wylazłeś? Zerknijmy, jak to wygląda. Tyle wspomnień, tyle przeżyć. Tyle holi. Tyle pięknych ryb. Małych, troszkę większych. Ale gdzieś tutaj czekają na nas te najgrubsze, najcięższe lochy. No pytanie tylko, kiedy nam się uda do nich dobrać. Słuchajcie, w planach jest, że zostajemy tutaj do poniedziałku, więc jest jakaś szansa. Jest szansa, jest zapał, jest sprzęt, no wszystko jest. Są chęci, pogoda ma być średnia, tak jak słyszeliście, ale to nas nie zniechęca. Woda wysoka, fajna woda. O. Tutaj stąd właśnie jakiś piękny szczupak kiedyś wyjechał, to Konrad opowiadał. Właśnie chyba przy wysokiej wodzie są udeczki. Zobaczcie, ile sprzętu. Wszystko czeka na wędkarzy. O, już nie mogę się doczekać. No szkoda, kurczę, że przyjechaliśmy tak późno. To już by człowiek rzucał, już by człowiek łowił. No, Kamil się zrzuca. Zobaczcie, chodzi drobnica. Już pod taką drobnicą można szukać sandaczy. I powiem wam, moi drodzy, co ja wam, moi drodzy, powiem. Jak się tylko rozpakujemy, zrzucimy graty, tam gdzieś się zalokujemy, zakwaterujemy, to biorę wędkę, jakąś gumkę na lekkiej główce i parę rzutów sobie tutaj wykonam. Jak chcecie, to mogę was wziąć ze sobą. Czemu nie? Ale ja się tymi rybami zawsze jaram. Kurde, jakie to jest fantastyczne hobby. Dzień dobry. Czy to miejsce jest wolne? No pewnie, proszę tutaj do przedziału się pakować. No, to jest właśnie tutaj nasza kwatera numer 1. Chłopaki jadą do sklepu, nie wiem po co. Ja w tym czasie pewnie przemontuję troszeczkę materiał dla was, aby na jutro było gotowe. I ruszę na pomościk. Zobaczyć, co tam grasuje w tych uklejach. O, zobaczcie, koledzy prężą muskuły. Kto ma dłuższą wędkę? Jak tam zmierzyliście, kto ma dłuższą wędkę? Ja nie wiem, ale ja mam chyba sztywniejszą. Tak, tak, my rozkładamy wędki. A Seba, proszę, ja wam pokażę, co Seba zrobił. Proszę, o, czekaj. I tylko przylas, już słuchawki, załóż słuchawki, zaprezentuj się widzom. O, i tak go widzimy od godziny. Co porn pokazuje? Pornhubik. Kondziu, rekordy Czerstyna, nie? Co to jest? Co to jest za ryba? To jest jaś 76 cm? To jest Janek, nie jaś. Nie myl. Jaki Janek? No, na mizernej to jest Janek, a nie jaś. Ale 76 cm? A to jest taki pan Józiu ma tutaj... A pan Józiu namalował! No pan Józiu ma, no jak? No, ten, a ten okoń 64, to ktoś... No ten akurat okoń miał 64. Ale ktoś, macie, ale inny ma mniej. Macie zdjęcia jakieś? Ale kto ma? To pan Józio ma. A pan Józio na przykład. No bo. No 130 szczupak robi wrażenie. Ale 131 ma z tym roku. A, to pan Józio nie domalował. Nie. 147 głowacica, 101 sandasz, większych nie było nic? 106. Były, ale to takie wiesz. No. Ale pan Józio jest nawet Karola, nie? W tym roku. 101. No 101 Karola, nie? W tym roku. Ja widziałem zdjęcie, i widziałem mierzenie, bo nie wygląda. To są wszystkie rekordy z tego roku, nie? Do, tam z tego roku! O
A tu pan Józio, to kiedy tu przyjdzie? Bo ja o tego Jazia muszę się go spytać. Jutro, żeby się jeździł. Słuchajcie, no Jaś 76. Jaś 76, tak łódź podwodna. Ja pierdzielę. Słuchajcie, na ten pomost to zaraz pójdziemy, ale musimy chwilkę jeszcze przygrillować, bo ja jestem potwornie głodny. No nie dałoby tak, gdy miło i Konrad odbił te deski. Co to miałem przynieść? No, już naprawdę kończymy zaraz i już idziemy, nie? Na te ryby. Ja przekręcę, patrz paczek ładuje, Naprawdę za moment. Bądź mu ciwi, nie tylko on. Dobranoc. Moi kochani, no dzisiaj się troszeczkę powygłupialiśmy, bo mamy świetne humory, wypływamy jutro o 7.30. No dobrze, moi kochani, słuchajcie, troszeczkę się dzisiaj powygłupialiśmy, mamy świetne humory. Na poważnie. 7.30 rano wypływamy. Nie ma O świcie wypływamy jutro o 7.30. Chyba ty. Damy radę, na pewno. Jak ten film będziecie jutro o 7.30 oglądać, to my zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jak tutaj... Słuchajcie, zaczynają się nocne schadzki tak zwane. Więc już na pomoc nie pójdę, bo już jest za późno, a my się widzimy... Odpłynął! A my się widzimy... Chyba już poszli spać. Moi drodzy, ja wiem, że w dzisiejszym vlogu nie było zbyt wiele wędkarstwa, ale mam nadzieję, że tym jakby wstępem udało mi się komuś poprawić humor, a my faktycznie wypływamy o 7.30, więc jak będziecie ten materiał oglądać, to już będziemy dawno na wodzie. Będziemy polować na sandacze, na okonie. Mam nadzieję, że będą brały. No i kolejny vlog. Pewnie jutro. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć.